Dzień dobry, witam w dzisiejszym podcaście. Jest z nami pierwszy gość, Justyna Świetlicka, a.k.a. Owsiana. I tutaj sobie wypisałem jakby epitety, przymiotniki, którymi można cię opisać i powiesz, czy byś coś dodała, czy nie. Ale mam tutaj dietetyczka, autorka książki Dieta to nie wszystko, youtuberka, blogerka, autorka dwóch podcastów, współtwórca szkolenia przedsiębiorczy, dietetyk i podróżniczka. I nie wiem, czy o czymś nie wspomniałem. Filozofka. Tego bym jeszcze, to bym jeszcze dodała. Okej, bardzo... Jestem filozofką, kocham filozofować, w szczególności w moim podcaście i często to słychać, bo ja bardzo dużo się zastanawiam nad sensem życia, sensem naszego istnienia i człowieczeństwa, więc filozofka gdzieś, jeżeli ktoś się mnie pyta, kim ja jestem i w mojej osobistej filozofii, jak sobie to zapisywałam, no to okej, jakby jestem teraz blogerką, ale nie wiem, kim będę w przyszłości. Ale przede wszystkim właśnie jestem filozofką, podróżniczką i poszukiwaczką sensu życia. Mega. Tak na początku bardzo lajtowo, bo sam jestem ciekawy, a nie wiem, skąd się w ogóle wzięła ksywa i nazwa konta Owsiana? Wiesz co, zaczęłam pisać mojego bloga jeszcze w liceum i tam wrzucałam jakieś pierwsze przepisy na bardzo jakieś restrykcyjne dania i byłam ogromną fanką owsianki, no ale owsianka.pl nie, więc jakby od słowa owsianka wzięła się owsiana, a co tak ciekawe, surowo. Nie jem teraz owsianki w ogóle prawie, rzadko, nie przepadam, wolę kanapki na śniadanie. Ja, ale nazwa została. Ja tak samo. No u mnie z ksywą było podobnie, że też tam kiedyś powstała i tak już się ciągnie za mną. Nawet jakbym chciał ją zmienić, to już jest bez sensu. A co ona oznacza? To jest, też to się jest połączenie dwóch słów: szama i seks. Także. Dobre. No jedno i drugie lubię, więc czemu nie? Uważam, że twoja jest lepsza. Uważam, że jest lepsza. I bardzo wpada w ucho, bo ja dopiero od niedawna oglądam twoje rzeczy na YouTubie. Wcześniej jakoś tak widziałam twoją nazwę i kojarzyłam bardzo szmeksy. Zawsze kojarzyłam i dopóki nie przyszedłeś do Magdy Hajkiewicz do podcastu, to tak nie za bardzo wiedziałam, czy jesteś spoko, czy nie. Ale jak wystąpiłeś u Magdy, to stwierdziłam, że dobra, jesteś chyba cool gościem. Ale no, nazwa jest super, bo bardzo wpada w ucho i tak samo jest z Owsianą. Chciałabym to zmienić na Justyna Świetlicka. Ale nie oszukujmy się, nikt nie zapamięta mojego nazwiska. No tak, no dlatego ja po prostu staram się, tak jak na przykład mam podcast, no to już mam imię i nazwisko, już nie mam Szmeksy podcast, tylko tak będę powoli szedł, żeby to imię i nazwisko jednak tam gdzieś się pojawiało. Ty masz fajne nazwisko, ja mam trudne. Ty masz fajne, ja mam trudne, no to jest dobre podsumowanie. Ale ja tak naprawdę... Na ciebie też trafiłem niedawno, stosunkowo bardzo, z 2-3 miesiące temu. A wcześniej... Jak to się stało? Nie wiem, ale ja wcześniej zupełnie nawet mi się nigdzie nie wyświetliłaś nigdy. To było tak, że ja jakby pierwszy raz w ogóle widziałem ten profil na oczy. Ale no. To mnie dziwi, że typ z siłowni jakiś obserwuje moje treści, co jest ciekawe i schlebiające z jednej strony, bo ja ostatnio nagrałam taki odcinek podcastu, w którym bardzo dużo szczerych rzeczy powiedziałam w stylu, czemu nie mam faceta, z kim sypiam albo nie sypiam i ile zarabiam. I po tym podcaście odezwało się do mnie strasznie dużo facetów i nie z propozycjami matrymonialnymi. No niestety, nie, nadal nie dostałam takiej. Ale właśnie dużo mi napisało, że pomimo tego, że są facetami, bardzo lubią moje treści. I mi się to bardzo podoba, bo ja się głównie zwracam do kobiet i jak zobaczyłam, że mnie obserwujesz i zaprosiłeś mnie do podcastu, to mi to też jednak schlebia, że typ z siłowni, jakiś ziomek słucha mojego podcastu czy konsumuje moje treści. No nie, zdecydowanie jeszcze powiedzmy dopiero się wdrażam. Bo wiadomo, czasu mało, od niedawna cię poznałem, ale no jak najbardziej mi się to podoba, to był szczery, że tak powiem, follow, nie taki wiesz, follow for follow i też uznałem właśnie, że będziesz świetnym gościem dzisiejszego odcinka. W związku z tym, którym ostatnio nagrałem, bo właśnie nagrywałem taki odcinek dla kobiet. Pod tytułem Dziewczyno, ogarnij się. I
jakby na końcu obiecałem, że w najbliższym podcaście zaproszę gościa i tym gościem będzie właśnie jakiś taki, powiedzmy, silny kobiecy głos, silna kobieca osobowość i idealnie według mnie się nadajesz do tego, także... Także... Tym bardziej się cieszę. Bardzo Ci dziękuję, bo jeśli nie byłeś zaznajomiony za bardzo z moimi treściami, to ja kiedyś byłam bardzo zakompleksioną osobą, bardzo niepewną siebie, nielubiącą siebie, z zaburzeniami odżywiania i przeszłam bardzo dużą rewolucję i chciałabym to też przekazać dalej dziewczynom, że no... Nawet jak jesteś w gównianej sytuacji, to możesz to zmienić. I nie powiem, że to jest proste, bo ten proces u mnie zajął, nie wiem, z 6 lat, może więcej. I to nie była taka zmiana z dnia na dzień, tylko taka bardzo stopniowa i ja czuję, że i tak jestem jeszcze na początku tej zmiany. Co będzie za jakiś czas? Nie wiem. No to totalnie się z tym utożsamiam, bo miałem to samo. Też byłem zakompleksiony, też miałem zaburzenia, także totalnie rozumiem. Obecnie przebywasz w Barcelonie, tak? Tak, tak. Rozmawiamy, kiedy jestem w Barcelonie. I właśnie, bo już jakiś czas podróżujesz i tak na początek chciałem właśnie zapytać, od kiedy jesteś w drodze? Kiedyś ty opuściłaś Polskę i ile krajów zwiedziłaś przez ten czas? Wiesz co, ja w lipcu, zanim wybuchła pandemia, miałam taki plan, że pakuję się z Polski i wyjeżdżam. Chciałam się przenieść albo do Hiszpanii, albo na Bali. I w sumie miałam bilet na Bali już kupiony. No ale przyszła pandemia i wszystkie plany wszystkich ludzi się pokrzyżowały, bo moim ogromnym marzeniem było właśnie życie cyfrowego nomady, tylko miałam jeszcze kilka zobowiązań, które trzymały mnie w Polsce i nie mogłam się wyprowadzić. A później wybuchła pandemia i stwierdziłam, że będę pierwszą osobą, która się wyniesie, jeżeli tylko otworzą granice. Więc jak już można było podróżować, to pojechałam na tydzień do Portugalii, żeby zobaczyć, czy w ogóle podróże teraz mają sens. Wróciłam do Polski, stwierdziłam, że w sumie jest okej. Najpierw poleciałam na Kretę do Grecji, byłam w Atenach, na Malcie, we Włoszech, w kilku miejscach, na Sycylii, Sardynii, w Rzymie, w Neapolu. No i teraz jestem w Barcelonie. Będę tu przez miesiąc, a później zobaczę. Totalnie nie planuję. Chcę być po prostu w jakimś ciepłym miejscu, bo już teraz dostaję info, że w Polsce jest 7 stopni i ludzie mnie nienawidzą. Ja dzisiaj piłam kawę na balkonie, jest jakieś 25 stopni odczuwalna temperatura. No to fakt, no, dzisiaj był dramat, ale też mogę wypić kawę na balkonie, no jakby w kurtce, ale zimowej, ale to jakby nie widzę problemu, dalej jest super. A w ogóle skąd się to wzięło? W sensie to było tak, że nie lubisz polskiego klimatu i po prostu dlatego chciałeś pojechać? Czy to jest właśnie to poszukiwanie siebie i takie poszukiwanie sensu w życiu? I to jest jakby element tego, że sprawdzasz, gdzie na świecie jest twoje miejsce. Chyba bardziej to, że szukam, gdzie na świecie jest dla mnie miejsce. Ja kocham Polskę i im więcej podróżuję, tym bardziej zdaję sobie sprawę, jak dobre i wygodne życie mamy w Polsce, jak dużo rzeczy mi pasuje. I ja kocham Polskę, ale latem, wiosną ewentualnie, ale później ta pogoda sprawia, że ja naprawdę czuję się źle. Nie chcę używać tutaj słów, że mam depresję, bo nie mam, ale czuję się bardzo przybita, czuję się jakbym nie miała po co wstawać z łóżka, a ja nie chcę się tak czuć przez pół roku, bo uważam, że to jest zupełnie bez sensu. Są osoby, które kochają jesień, które kochają taką pogodę i super, w sumie to im zazdroszczę, że tak czują się o tej porze roku, ale u mnie każda jesień i każda zima była czasem, w którym ja miałam okropny nastrój i nie chcę tak, więc chciałabym przynajmniej w najbliższym czasie pół roku żyć w Polsce, a pół roku żyć w podróży. No nie wiem, jak potoczy się moje życie. Może spotkam miłość mojego życia i zdecyduję się zostać w Polsce. Nie wiem, jeśli tak się wydarzy, to ja jestem otwarta. Staram się nie planować życia za bardzo. Ale póki co, póki jestem sama i nie mam zbyt wielu zobowiązań, to lubię to, bo podróże naprawdę nas bardzo rozwijają. Mi dodały dużo pewności siebie.
bo zobaczyłam, że hej, jesteś sobie w stanie poradzić na drugim końcu świata, nie masz tutaj nikogo. I to dodaje pewności siebie, nie jakieś tam afirmacje, że jesteś wystarczająco dobra, tylko robienie rzeczy trudnych. I jak ja tak się zastanawiałam właśnie nad tym, co sprawiło, że ja jestem coraz bardziej pewna siebie i co mi pomogło, to właśnie robienie rzeczy trudnych, poza tą moją strefą komfortu, które są trudne, ale dają fajne wyniki i dają satysfakcję. Bo jak zrobimy coś małego i się uda, odniesiemy sukces i w odchudzaniu tak się dzieje i w pracy, w każdej sferze życia. U mnie się oczywiście zaczęło od odchudzania, później od tam pisania bloga. Jak zobaczyłam, że to daje efekty, to stwierdziłam, że ej, chyba nie jesteś aż taka beznadziejna, no bez przesady, no 50 tysięcy osób jest na Instagramie i oni są ciekawi, co u ciebie. Albo nie są, nie wiem dlaczego obserwują, ale jest dużo osób, które słucha tych treści i to sprawia, że czuję się potrzebna i to jest fajne, więc pewność siebie, ciekawość świata, plus to, że nie lubię nudy. To chyba dlatego zdecydowałam się na taki lifestyle. No nie, mega spoko. No ja sam jakby chciałbym w przyszłości podobnie spędzać czas, że nie wiem, te powiedzmy 7-8 miesięcy w Polsce, a tą jesień, zimę jednak gdzieś, gdzie jest cieplutko. Zwłaszcza, że właśnie no, rok temu miałem pierwsze wakacje w grudniu właśnie na Dominikanie i jakby Sylwester w krótkich spodenkach, no coś pięknego po prostu. Także... Zwłaszcza, że prowadzisz podobną pracę masz, tak? No, najgorsze jest to, że tutaj nie masz za bardzo kuchni, trudno jest pokazywać swoje posiłki, chociaż to też jest w sumie ciekawe, jak pokazuję na vlogach, co gotuję z niczego, kiedy mam tylko sól i pieprz i oliwę i muszę ugotować z tego coś ciekawego, więc wydaje mi się, że takie treści też są ciekawe, ale jak mamy taką możliwość, to dlaczego by z niej nie skorzystać? Zwłaszcza, że okej, teraz nie da się pojechać do Azji, ale koszty życia w Azji są o wiele niższe niż w Warszawie. Dokładnie. Więc to jest dobra opcja. Ja mam pewne, powiedzmy, wątpliwości, obawy z tym związane i też pewne rzeczy, dla których nie chcę jechać, dlatego mam takie... Dlatego tu siedzę, o tak powiem, bo po prostu... No, jakie masz obawy? To znaczy, ja mam tak, że ja... Nie będzie siłowni. Nie, jakby to, jakby jedzenie i siłownia to jest najmniejszy problem dla mnie. Dla mnie problemem właśnie jest na przykład to, że wiesz, no jesteś powiedzmy gdzieś podróżnikiem na miesiąc, na dwa miesiące i jednak no przez te dwa miesiące wiesz, nie zobaczysz bliskich osób, zwłaszcza jak się ma jakieś relacje no typu czy rodzinę, czy przyjaciół i mi by tego osobiście brakowało, bo no ja na przykład z rodzicami się widuję średnio co 2-3 tygodnie, z przyjaciółmi też się staram w miarę regularnie widywać i jakby myśl o tym, że przez dwa miesiące bym nikogo nie zobaczył z nich tak na żywo i się nie spotkał, no to jest trochę takie przytłaczające. A druga sprawa to wydaje mi się, że takie społeczne rzeczy, że wiesz, że jesteś w Polsce, wiesz czego się spodziewać, nie? Że idziesz do sklepu, mówisz dzień dobry, pani ci nie odpowie. No oczywiste to jest, nie? I chodzi mi właśnie o to, że wiesz, jedziesz gdzieś, gdzie no totalnie, zwłaszcza na Azję, to już w ogóle... I no wszystko jest inne. I kultura jest inna, religia jest inna i po prostu bałbym się, że... Znaczy, może nie to, że bałbym się, że tam się nie odnajdę, tylko że nie będę czuł się komfortowo. I jakby ten wyjazd sprawi mi więcej takiego, że w sumie to lepiej było zostać w Polsce niż dziś jechać, nie? Że jakby taka podróż na tydzień, na dwa jest spoko, bo to no jednak są dwa tygodnie i okej, okay, ale nie mam póki co jaj i odwagi, żeby na przykład kupić bilet w jedną stronę i tam zostać, nie wiem, miesiąc czy dwa. To tak, to co do twoich obaw, to dobra, wiadomo, nie chcę mówić, że tam szmeksy, dawaj, jedź i zobaczysz, że jest jednak spoko, no bo każdy z nas jest inny i ja kocham spędzać czas sama, ale kocham też moich przyjaciół i ja nie wyobrażam sobie bez nich życia, tylko przez to też, że na przykład jedna z moich bliskich przyjaciółek
bardzo często mieszkała za granicą i ja ją widywałam raz na pół roku na przykład, więc widywałyśmy się dwa razy do roku, ale przez to, że spotykałyśmy się rzadko, to my nie czułyśmy, jakby się coś między nami wydarzyło. Rozmawiałyśmy często gdzieś tam, wiesz, przez media społecznościowe i jak się widziałyśmy później, to między nami jakby nic się nie zmieniało, bo nadal byłyśmy, jakby zmieniałyśmy się, ale byłyśmy tymi samymi osobami, więc wiem, że nawet jeżeli nie widzę moich przyjaciół przez kilka miesięcy, to się nic nie zmienia, plus ja też bardzo staram się utrzymywać z nimi kontakt i to też nie sprawia, że ja się czuję tu samotna, bo codziennie mogę zadzwonić do kogoś innego, pogadać na FaceTime'ie, na Messengerze, z wideo, więc no dobra, to nie jest to samo oczywiście, ale nadal można utrzymywać te relacje, plus mnie na przykład ekscytuje to, że nie wiesz, czego się spodziewać, na przykład, nie wiem, idziesz, jakby wyprawa do sklepu po bułkę jest wielką przygodą, bo wiesz, trzeba znaleźć otwarty sklep, czy będzie dobra bułka, można wrócić inną drogą codziennie, więc dla mnie to jest ekscytacja, ja nie lubię nudy. Nuda to jest coś, co by mnie zabiła. Z jednej strony kocham rutyny, na przykład to, że codziennie rano i robię jogę i kawę o tej samej porze, to mi daje takie poczucie normalności, ale normalna praca albo bycie ciągle w jednym miejscu, to by mnie chyba zabiło moją duszę, tak mi się wydaje. No i tak właśnie a propos tego, co powiedziałaś, to wydaje mi się, że to z tego powodu jakby zajmujesz się różnymi rzeczami, w sensie, że tutaj niby dietetyka, tutaj podróże, tutaj taki marketing, powiedzmy, sprzedaż, tu jeszcze coś innego, podcast, YouTube, bo jakby no widzę w tym trochę siebie, że też szukam czegoś nowego, że nie potrafiłbym się na przykład zamknąć, że powiedzmy, nie wiem, teraz zajmuję się siłownią i przez najbliższe 10, 15 czy 20 lat będę tylko to robił. Tylko już teraz jestem w stanie powiedzieć, nie wiem, po tych 7 latach, że no już szukam czegoś innego, jakby dalej tam to kocham, ale no jednak brakuje mi takiego powiewu świeżości. Ale właśnie myślę o tym ostatnio dużo, bo jakby ja wyrosłam jednak na tym, że jestem dietetyczką i u mnie na blogu zdrowy styl życia i tak dalej i głównie dieta i odchudzanie, ale jakby te tematy trochę już mnie nudzą, a ja mam dużo innych ciekawych tematów do zaoferowania i z jednej strony chciałabym się utrzymać tylko tego, bo jestem specjalistą w tej dziedzinie i nie chciałabym rozczarować tych osób, które przyszły do mnie po dietę, ale z drugiej strony to jest moje życie i to jest ważne, żebym ja się w nim dobrze czuła, a uważam, że jakby życie jest od tego, żeby było fajną przygodą i żebyśmy je fajnie przeżyli. Jeżeli ktoś lubi codziennie robić tę samą rzecz, bo to mu daje poczucie bezpieczeństwa, a gdzieś indziej robi inne rzeczy i to mu sprawia dużo radości, to uważam, że to jest spoko. Ale mi jest trudno sobie wyobrazić siebie robiącą tę samą rzecz przez ileś lat. Więc ja myślę, że w ogóle za 10 lat ja będę robiła coś zupełnie innego. Na pewno to będzie coś na własną rękę. Może będę właścicielką jakiejś wielkiej firmy, która zatrudnia 100 osób, co teraz jest dla mnie w ogóle niewyobrażalne. Nie chcę nikogo zatrudniać. No to może za 10 lat tak będzie. Fajnie jest być otwartym i właśnie nie trzymać się kurczowo jednej rzeczy, obawiając się, że coś stracimy, bo tracimy dużo okazji, których nie przyjęliśmy tak naprawdę. Dokładnie, no zgadzam się z tym w 100% i też właśnie to jest dla mnie najgorsze pytanie, jakie mogę dostać, to nie wiem, gdzie widzę siebie za 5 albo 10 lat. No tak ja mam... W jakimś fajnym miejscu pewnie, nie? Ale gdzie? Dokładnie. Trudno powiedzieć. Powiedz mi, jak to się zaczęło u ciebie? W sensie, od czego się zaczęło i ile lat temu, ile miałeś wtedy lat? I czy co było twoją... Mówisz o blogu? Tak, po prostu jakby działalność w internecie. Kiedy się zaczęła, w jaki sposób, co było motywacją? No, do tego zacznijmy. To był pierwszy rok studiów. Studiowałam dietetykę i ja czytałam wtedy blogi. Wtedy był modny jeszcze Kominek, Fashionelka i Segritta. To było takie trio blogowe i oni dostawali paczki. Ja stwierdziłam, że też chcę być taką blogerką, która dostaje paczki. Kupiłam wszystkie książki Kominka. Wtedy były już chyba 3 i stwierdziłam, że chcę się nauczyć, jak to robić. No i ja chciałam się tego nauczyć, dlatego że wiedziałam, że nie ma co liczyć na pracę po dietetyce. Ja już wtedy po tym pierwszym roku wiedziałam, że nie ma szans, że mnie ktoś zatrudni, a nawet jeśli mnie zatrudni, to te pieniądze w ogóle mnie nie będą satysfakcjonowały.
I wiedziałam, że chcę budować markę osobistą, żeby mieć później klientów, którzy na przykład, nie wiem, przez wyszukiwarkę Google mnie znajdą, zaczną mnie czytać i stwierdzą, że chcą mieć dietę ode mnie. I po jakichś 3 latach pisania tego bloga, którego na początku oczywiście tam nikt nie czytał, nikt się tym nie interesował, ale dla mnie to była taka duża zajawka i chciałam to bardzo robić i robiłam to po zajęciach i jeszcze po pracy, bo też w weekendy gdzieś tam pracowałam, smażyłam burgery czy tam pracowałam w jakimś sklepie z ciuchami. Znajdowałam czas na pisanie tego bloga, bo wiedziałam, że jeśli nie spróbuję, to się nie dowiem, a wiele osób mówiło, że jeżeli będziesz to robić wystarczająco długo, to to się uda, a ja miałam takie, ta jasne, no chyba nie mi. No i po 3 latach dostawałam jakieś pierwsze propozycje współpracy, które w sumie odrzucałam, bo wiedziałam, że chcę być autentyczna, nie chcę być słupem reklamowym i tak dalej. Bardzo mi zależało na tej autentyczności. No i oczywiście po drodze poznałam dużo fantastycznych osób. Oczywiście poznałam w internecie, nie znałam ich, nawet z nimi nie pisałam, ale słuchałam ich podcastów, czytałam ich książki i to jest dla mnie świetne, że w dzisiejszych czasach możemy słuchać takich osób, które nas tak bardzo inspirują. Na przykład często wspominam o Michale Szafrańskim, którego książkę Zaufanie, czyli waluta przyszłości czytałam chwilę przed tym, jak założyłam firmę, gdzie bardzo się bałam, chwilę przed premierą mojego pierwszego produktu elektronicznego, ale jak widziałam, jak dużo wątpliwości też miał Michał, jak szczerze napisał tę książkę, to stwierdziłam, że kurczę, jeżeli jakby Michał miał takie problemy też po drodze i to wszystko nie było takie kolorowe i proste, to ja też będę chciała spróbować. Więc zaczęło się od bloga, później w sumie już ponad rok temu doszedł podcast, bo to jest jedno z moich ulubionych też mediów, które ja lubię konsumować, bo możesz, nie wiem, gotować, sprzątać i spacerować i jakby całą wiedzę ze świata pochłaniać. Ja na przykład dużo na temat firmy, marketingu, sprzedaży nauczyłam się z podcastów i to wszystko jest za darmo. Także później był ten podcast i pomysł na ten pierwszy produkt elektroniczny, ale właśnie w międzyczasie się zorientowałam, że nie chcę pracować jeden na jeden, bo to jest praca, która mnie wypala, nie jest kreatywna, ja nie chcę brać odpowiedzialności za czyjś proces odchudzania, bo nie mam za bardzo na niego wpływu tak do końca. Ja jestem w stanie ułożyć najlepszy plan dietetyczny, dać rady, porozmawiać, ale odchudzanie to często jest jakiś tam, wiesz, jeden klocek, a wiele osób musi najpierw sobie poukładać życie, walczyć z przekonaniami, zastanowić się, jaki oni mają w ogóle system wartości. Wiele osób w ogóle potrzebuje psychoterapii, żeby przepracować sobie jakieś swoje problemy, jakieś założenia na swój temat, bo jeżeli ktoś uważa, że jest brzydki i gruby i na nic nie zasługuje, no to takiej osobie, która ma bardzo niskie poczucie sprawczości, będzie trudno schudnąć, bo ta osoba zawsze będzie sabotować swoje własne działania. Więc moim zdaniem bycie właśnie takim dietetykiem, który rzeczywiście pracuje jeden na jeden z człowiekiem, jest super trudne, wymaga bardzo dużych umiejętności, wiedzy i empatii. Więc ja wolę zająć się tym, w czym jestem dobra, czyli tworzenie fajnych przepisów, robienie e-booków, robienie takich planów dietetycznych ogólnych, które mogą być tylko jakąś taką wskazówką, plus tworzenie treści, które mnie cieszą i inspirują inne osoby. Więc tak to się wydarzyło. Od 2 lat mam już firmę. Moim głównym źródłem dochodu są właśnie e-booki, jadłospisy i ostatnio kurs online przedsiębiorczy dietetyk, bo od niedawna, od 1,5 roku jestem współwłaścicielką spółki, co w ogóle nie spodziewałam się, że się kiedykolwiek wydarzy. Także zaczęło się od blogaska, a skończyło się na tym, że rozmawiamy sobie skończyło się w Barcelonie właśnie. Ale powiem Ci, że strasznie dużo widzę tutaj podobieństw, bo u mnie też zaczęło się to na pierwszym roku studiów, tylko że ja studiowałem no zupełnie co innego. Ale właśnie to czy się studiowałeś? Ja prawo. Także. Wiesz, że miałam studiować prawo? Ja chciałam studiować prawo. Ja poszłam do klasy prawnojęzykowej i w pierwszej klasie liceum, bo ja chciałam mieć taką ważną pracę, być poważną panią, która będzie zarabiać poważne pieniądze. I mi się wydawało, że prawo to jest, wiesz, to jest coś.
Więc prawie poszłam na prawo, ale w międzyczasie się zorientowałam, że jednak nie. I co, po pierwszym roku zrezygnowałeś? Czy Nie, nie, skończyłeś to prawo? ja dokończyłem to prawo, jestem magistrem, także. Jesteś prawnikiem. Tak, jestem magistrem prawa. Ale no mi to było tak, że ja po prostu przez pierwsze 2 lata, jak robiłem cokolwiek w internecie, tam działałem, no to ja, bo z tego co ty mówiłaś, jakby miałaś już taką ścieżkę trochę, wiedziałaś dokąd idziesz, że jakby zakładasz tego bloga z myślą o tym, żeby powiedzmy potem mieć jakieś współpracę i tak dalej, i tak dalej. A u mnie to było tak, że ja przez 2 lata po prostu rzucałem w ciemno i nie wiedziałem po co to robię. Po prostu miałem taką zajawkę, że prowadziłem dziennik na forum internetowym, praktycznie codziennie tam się udzielałem, odpowiadałem ludziom na pytania, pomagałem, ale nie miałem żadnego w tym celu, jakby nie wiedziałem po co to robię tak naprawdę. I dopiero na trzecim roku jako taki cel się wyrobił u mnie i sobie po prostu wtedy postanowiłem, że okej, jeżeli będę z tego co kocham zarabiał 5000 zł miesięcznie do końca studiów, no to pierdolę po prostu te studia i robię swoje. Jakby będę wiedział, że jestem w stanie się utrzymać, to spoko. No i udało mi się i po prostu zrobiłem to, co sobie założyłem. Ale też. A jak ci z tą myślą, że skończyłeś prawo i nie pracujesz w tym zawodzie? Czy uważasz, że zmarnowałeś 5 lat życia? Nie, to jest podchwytliwe pytanie. Nie, zupełnie nie, bo. Po pierwsze, no, na studiach dopiero w ogóle zajarałem się siłownią i całą tą tematyką. Po drugie, wiedziałem, czego na pewno nie chcę robić w życiu. Czyli nie chcesz być prawnikiem? Znaczy, może nie tyle sam fakt, że bycia prawnikiem, co też jakby te studia mnie nauczyły, że nie chcę na przykład pracować dla kogoś. Że jak widziałem właśnie, no nie. I potem też zresztą jak pracowałem na siłowni przez pół roku, to już to mnie totalnie w tym, no uświadomiło, że no to nie jest dla mnie. I przez całe swoje życie pół roku pracowałem dla kogoś, a jakby od iluś tam lat już pracuję tylko dla siebie i nie widzę po prostu innej możliwości. No i tak samo, że właśnie też prowadziłem osoby personalnie jeden na jednego, no ale potem właśnie uznałem, że no ile jestem w stanie ogarnąć osób ja sam, no mało, a właśnie wypuszczając taki produkt elektroniczny mogę trafić do setek, do tysięcy i tak dalej, i tak dalej. To samo właśnie z tym robieniem kontentu, że po pierwsze to lubię, i po drugie właśnie mogę nieść taką właśnie pomoc wszystkim, że każdy coś z tego wyciągnie dla siebie i to jak z tego skorzysta, no to już tam jego sprawa. Ale że ja nie muszę jakby właśnie z kimś pracować jeden na jeden. Zwłaszcza jeśli chcesz mieć wysoką jakość usług, a nie tak. Przesyłać jakieś gotowe plany i jakby dla mnie, moim zdaniem gotowy plan jest okej, jeżeli to jest napisane, że to jest gotowy plan. No tak. Jak nie możesz kupić jadłospis w sklepie, ale to jest gotowy jadłospis. No tak. Ja go nie układam indywidualnie. Wiadomo, że on nie będzie idealny, ale jest dostępny cenowo. No właśnie. Dla kogoś. A gorzej, jeżeli ktoś płaci duże pieniądze za indywidualną współpracę, która nie jest indywidualną współpracą. I to uważam, że nie jest okej. I gdybyśmy, myślę, i ty i ja pracowali dużo jeden na jeden, to brakowałoby bardzo takiej kreatywnej mocy, żeby robić rzeczy do internetu, bo jak miałam okres czasu, kiedy, nie powinno się mówić okres czasu, ale jak był czas, w którym miałam dużo współprac indywidualnych, ja nie byłam w stanie, nie miałam ochoty nawet nagrywać podcastu. Jak myślałam, że mam jeszcze raz powiedzieć na temat diety coś, to nie chciało mi się w ogóle nic robić i nie byłam w stanie nawet zdjęcia na Instagram zrobić, bo po prostu byłam zmęczona układaniem indywidualnych jadłospisów. No i no życie to jest jednak sztuka wyboru. Dokładnie. No u mnie też tak się potoczyło, tak, że zrezygnowałem po prostu ze współpracy online, żeby mieć więcej czasu na robienie kontentu. U mnie akurat z tą kreatywnością nie było problem, tylko tak typowo czas, że po prostu mi brakowało doby, żeby wszystko ogarnąć tak, jakbym chciał. A z tą kreatywnością też jest śmiesznie, bo na przykład
Ja 2 lata temu uważałem siebie za totalnie niekreatywną osobę, że w ogóle jakby miałem problemy z tym wszystkim i nagle, nie wiem, coś mnie odblokowało do dzisiaj, nie wiem co. I teraz mam coś takiego, że nie wiem, zobaczę jakiś szyld reklamowy i potrafi mi przyjść jakiś pomysł do głowy i z tego pomysłu coś mogę zrobić, nie? Ale wcześniej, nie wiem, za dzieciaka, no to totalnie nie byłem kreatywną osobą. Nie wiem, czy tak też miałaś, czy ta kreatywność z tobą była. Myślę, że właśnie tak jest przez nasze przekonania, bo ktoś nam kiedyś powiedział, że kreatywność to jest to i to i nam się wydawało, że nie jesteśmy kreatywną osobą. Mi się też wydawało, że moja praca nie jest kreatywna, ale dopiero później zdałam sobie sprawę, że to jest praca kreatywna i tak samo miałam z pisaniem. Kiedyś chyba w podstawówce chciałam pisać i jakby pani od polskiego założyła mi, powiedziała, że mogę założyć zeszyt i pisać opowiadania i ja pisałam tam jakieś opowiadania i ona miała je sprawdzić i wszystko podkreślała na czerwono, że to jest źle i to jest źle. Mówię, kuźwa, to ja chyba nie umiem pisać, skoro wszystko jest na czerwono. Nie powiedziała mi, co jest dobrze zrobione. No taki mamy system szkolnictwa i jakby wiele osób może się zamknąć przez coś takiego w sobie i nie robić tych rzeczy, które chcę. I mi się wydawało, że no ja nie za bardzo też nadaję się do pisania bloga, bo przecież nie umiem pisać, a tym bardziej do pisania książki, bo przecież nie umiem pisać. I jeśli my będziemy w te fałszywe przekonania wierzyć na temat siebie, na ten temat jakby co ludzie nam powiedzieli, co my powinniśmy o sobie myśleć, co my powinniśmy myśleć o pracy i tak dalej. Wzięlibyśmy się szmeksy do jakiejś roboty normalnej, a nie no, jakieś na budowie. Głupoty. Tak, robimy. Więc warto jest w ogóle zdiagnozować takie fałszywe przekonania, które mamy na swój temat, bo one nam naprawdę utrudniają życie i możemy chcieć mieć jakąś super ekstra pracę, ale będziemy uważać, że my nie mamy w sumie nic ciekawego do powiedzenia, kogo to interesuje, a my w sumie to nie jesteśmy jakimś dobrym specjalistą, ale no, nasza wiedza dla nas oczywista, dla kogoś nie jest oczywista. I ktoś do tej pory, nie wiem, pyta mnie, czy może smażyć na oliwie z oliwek i jakby dla mnie to jest totalnie podstawowa wiedza, ale komuś, jeśli ja nagram odcinek na ten temat, to może pomóc i może poprawić zdrowie, więc warto się zastanowić, co my o sobie myślimy i czy to jest prawda, czy ktoś nam to wmówił. Dokładnie. A w ogóle długo zwlekałaś z tym blogiem, czy to było coś takiego, że przyszedł pomysł i od razu jakby działałaś, nagrałaś, w sensie napisałaś jakiś artykuł, czy to było tak, że to przekładałaś powiedzmy nie, miesiącami, latami, bo niektórzy tak mają, że mają powiedzmy jakiś tam pomysł w głowie, chodzi za nimi i potrafi właśnie, nie wiem, 2-3 lata coś ich męczyć, zanim coś zrobią. W sumie tego pierwszego bloga założyłam już w liceum, ale jakoś tak wtedy zabrakło mi trochę takiej dyscypliny do robienia tego, nie widziałam za bardzo sensu i to olałam w pewnym sensie. Nie podobał mi się w sumie też ten blog, nie wiem, zaczęłam to pisać, ale to zostawiłam i później jak już byłam na tym pierwszym roku studiów, to było właśnie chyba w czerwcu przed wakacjami, kiedy już nie miałam zajęć i wtedy stwierdziłam, dobra, będę pisać i jakby główną zasadą, jaką poznałam z tych książek, było to, że musisz to robić regularnie. I obiecałam sobie, że będzie tam jeden post w miesiącu chyba, czy no, jeden post w tygodniu, czyli jakieś tam 4 w miesiącu. I jak sobie już to obiecałam, to rzeczywiście pisałam jeden post w miesiącu. Później przeniosłam się na Instagram i jak stwierdziłam, że chcę działać na Instagramie i zobaczyłam, że jeżeli wrzucam zdjęcia jedzenia albo zdjęcia ciast wegańskich, to wtedy na Instagramie było o wiele łatwiej się przebić. I wystarczyło, że wstawiłam wegańskie ciasto i miałam 500 nowych followersów znikąd. Tak było te tak 5 było. Tam lat temu. No. Tak kiedyś było, teraz jest trochę trudniej. Ale później właśnie już miałam tak, że jak zobaczyłam, że kurczę, są rezultaty. Jeżeli działam sukcesywnie, krok po kroku, nie ma od razu rezultatów, ale są później, to jak przychodzi mi jakiś pomysł do głowy, to nie zwlekam. Jak wystąpiłam z 1,5 roku temu w podcaście Karoliny Sobańskiej, chyba w ogóle w jakimś 3 odcinku i zobaczyłam, że to jest fajne, to stwierdziłam, że ja też chcę mieć podcast i ja się nie zastanawiałam 2 lata, czy mam go nagrać, bo jakbym się zastanawiała, no to bym może teraz go zaczęła nagrywać, a tak już jest 90 odcinków i uważam, że taka właśnie
można się bać. Jasne, że te wszystkie rzeczy są straszne i przykład z ostatniego czasu, bardzo, bardzo długo zwlekałam z kanałem na YouTubie, to znaczy dodawałam tam podcasty, ale bałam się dodawać filmy, no bo wiedziałam, że na Instagramie i w podcaście nie ma za dużo hejtu, nikt mnie tam nie krytykuje za to, jaka jestem. Zdarzały się jakieś pojedyncze komentarze, to wiedziałam, że na YouTubie, nie wiem, możesz wiralowo pójść i dostaniesz takie gówno po prostu na głowę, jaka to, nie wiem, nie jesteś brzydka i głupia i w ogóle idź stąd, to bałam się po prostu tego i to było jedyne medium, z którym tak bardzo długo zwlekałam, chociaż chciałam, ale też wiedziałam, że to zajmuje dużo czasu i nie byłam pewna, czy ja będę w stanie utrzymać tę regularność. I teraz właśnie jak przyszła pandemia i sukcesem okazał się projekt przedsiębiorczy Dietetyk, dzięki któremu miałam pieniądze na życie, to stwierdziłam, że okej, teraz, skoro mam czas i pieniądze, to chcę to zainwestować w tworzenie treści na YouTubie, co jest super czasochłonne, bo zrobienie jednego prostego odcinka 10-minutowego, nie jakiejś tam wypasionej produkcji, no mi zajmuje 2 dni. Jeden dzień nagrywania, jeden dzień składania. No to jest dużo czasu. A jakby nikt za to nie płaci mi, bo no ja to sobie tylko wrzucam teraz do internetu. Tam nie ma żadnych współprac, to jest tam jakieś, wiesz, ma bardzo małe pieniądze z reklam. Ale nie mam w ogóle pewności, czy to się uda. Nie wiem, czy mój kanał będzie popularny, czy będzie oglądany, bo już nawet nie chodzi mi o popularność, tylko ja chcę szerzej docierać z moją wiedzą, szerzej docierać właśnie do dziewczyn. Więc w ogóle dziękuję, że mnie zaprosiłeś do tego podcastu, bo może dotrę do jakichś dziewczyn, które są u ciebie. No właśnie, nie mam tej pewności, że to się uda, ale wiem, że jeżeli spróbuję i będę w tym regularna, bo od tych 4 miesięcy, kiedy zaczęłam film wychodzić co tydzień, to mam dużą szansę, że to się uda. Na pewno większą niż gdybym nie spróbowała. Dokładnie. Też z tym YouTube'em to powiem ci, że bo jak mi powiedziałeś, że 10 minut właśnie 2 dni, to jakby ja w tym widzę duży perfekcjonizm. Jak tego słucham, bo u mnie nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu nagrywam od 4 lat i już powiedzmy, że ta kamera to jest dla mnie no pikuś, to nie wiem, w sensie są osoby, które są lepszymi youtuberami ode mnie, więc możliwe, że coś w tym jest, ale ja się właśnie zawsze zastanawiam, jak ktoś mówi, że nie wiem, 8 albo 10 godzin, nie wiem, montuje film, to ja mam takie, co ty tam kurwa robisz, człowieku? Ale masz rację, wiesz co, po pierwsze to jest jeszcze dla mnie nowe, więc trochę mi czasu zajmuje montaż, bo jednak jestem w tym nowa, ale wiadomo, uczę się, plus mam na myśli, że cały dzień nagrywam, bo jak większość filmów, które nagrywam, to jest, wiesz, co jem w ciągu dnia, no i jednak masz cały dzień tą kamerę ze sobą, bo musisz nagrać śniadanie, obiad, kolację i cały dzień to nagrywasz. Wiadomo, że masz tam przerwy i możesz robić inne rzeczy, ale mi to bardzo zabiera miejsce w głowie, rozumiem, że muszę to nagrać. No, a następnego dnia to montuję i wiesz, chciałabym jakąś muzykę fajną dobrać. Wiadomo, że to na razie to wygląda to, jak wygląda i daleko to jest od bycia perfekcyjnym, ale chcę, żeby to było fajne. Jak ktoś już poświęca te 10 minut, to żeby to było i ładne, i merytoryczne, nie za długie, więc staram się z tego jak najwięcej wyciąć. Jak mam, zazwyczaj mam nagrane, nie wiem, godzinę materiału i z tej godziny robię 10 minut. Staram się tak upakować to. O ile w podcaście potrafię godzinę i 40 gadać sama solo, tak na YouTubie staram się trzymać zasad, bo jeżeli chcesz iść w jakieś medium, no to musisz nauczyć się zasad i według nich grać, bo jakbym zaczęła nagrywać godzinne filmy, kto by to oglądał w ogóle? Dokładnie, w sensie na przykład kiedyś tak było na YouTubie, że te 3-4 lata temu na przykład na czasie nie było filmów krótszych niż 10 minut. Tylko właśnie zazwyczaj były 15-20 minutowe i kiedyś algorytmy były takie, że tak naprawdę im dłużej, tym lepiej, no bo wtedy był większy time watch w minutach, a teraz patrzą na to w procentach. Więc jeżeli ktoś ma 20-minutowy film, no to powiedzmy, że musi mieć średnio 10 minut, żeby to miało ręce i nogi. Więc ciężko to tak upakować, żeby to było ciekawe. No ale tak, no ja jakby odkąd, no może nie odkąd działam, no ale od paru lat mam takie podejście, którego się nauczyłem od Gary'ego Vaynerchuka,
że jak robię content, to się nie hustle. Tak, ja się nie zastanawiam nad tym, czy to będzie fajne, czy to jest ładne, czy to się dobrze ogląda, bo to nie mi oceniać, nie? Jakby ja miałem takie filmy, że ja sam potrafiłem swoje filmy oglądać z uśmiechem na twarzy i takie o, ale odwaliłem robotę, a potem się okazało, że wyświetlenia się jakby nie zgadzały i to tak nie poszło dobrze, jak na przykład film, który nagrałem tak na odpieprz, bo co niedziela wrzucam film, więc coś trzeba było nagrać, więc odpaliłem kamerę, 10 minut nagrane i siemano. Ale tak, to w sumie to prawda, że czasami trzeba się odkleić od tego, co my sobie myślimy, co ktoś pomyśli, bo każda osoba będzie miała inne zdanie na ten temat. Właśnie Andrzej Tucholski ostatnio nagrał fajny film o tym, jak się nie przejmować opinią innych i że zapytał się kiedyś ludzi na blogu, co oni myślą o tym wpisie. I tak, jedni napisali za długie, inni za krótkie, inni za dużo opisów, jeszcze inni za mało opisów. Nie dogodzisz ludziom. Musisz robić tak, jak tobie się podoba, tak jak uważasz i też wystarczająco dobrze, bo oczywiście, że nadal ja na przykład uważam, że te moje filmy są słabe i ja aspiruję, nie wiem, bardzo, jakby wiadomo, że też Kaja z Blobstory ma, czy tam Karol Werner, z którym się toczy jeden z moich ulubionych podróżniczych kanałów, mają przepiękne filmy, bo tam jest zajebisty sprzęt, oni mają super umiejętności, robią to już od tylu lat i na przykład Kaja montuje filmy czasem 2 tygodnie. Chciałabym takie mieć skille i chciałabym mieć takie ładne filmy jak ona, ale no trzeba mierzyć siły na zamiary też i wiem, że może kiedyś dojdę do tego i kiedyś będę robić bardziej jakościowe rzeczy, a mniej ilościowe, ale póki co bardziej zależy mi na tym, żeby co tydzień była treść, która jest wystarczająco dobra i wnosząca coś do życia, żeby nie bo jakby daleko mi od perfekcjonizmu. Nie jestem osobą, która powie, nie, to nie jest jeszcze fajne, nie wrzucę tego, bo bym nie była teraz tu, gdzie jestem. No dokładnie, znaczy a propos właśnie tych kanałów, co powiedziałaś, to według mnie jakby to jak one wyglądają i ten sprzęt, to jest bardziej efekt uboczny tego, że po prostu im się powiodło i mogą sobie na to pozwolić chociażby finansowo i czasowo, ale jak sam zauważyłem, to nawet jakbyś nie nagrywała GoPro ze średnim dźwiękiem, a jakość tego materiału, w sensie to co on przyniesie komuś, jak będzie go oglądał, no to jest 100 razy ważniejsza niż cokolwiek. Że wiesz, można nagrać telefonem, nie wiem, w poziomie film, który będzie 100 razy ciekawszy niż ktoś, kto nie wiem, ma drona za 10 tysięcy i montuje jakieś chore przejścia, a tak naprawdę oglądasz i nie wiesz, co oglądasz. I jakby to nic nie wnosi do twojego życia. No to w sumie prawda. Ja póki co nagrywam telefonem, ale może kiedyś będą jakieś upgrade'y. Ale mi to też, jak myślę sobie o ilości sprzętu i o tym, ile on waży, no nie, to nie, nie. Nie wiem, czy by mi się chciało. Nie, według mnie jak chodzi o podróże, to chyba najlepiej mieć albo, w sensie, albo mieć drona i do tego, nie wiem, czy Mavica, który jest w miarę no, stosunkowo mały i można go tam skitrać, a z aparatów to ja polecam na przykład ZV-1, to jest Sony chyba. I to jest właśnie taka kamerka, że możesz ją schować do kieszeni, wiesz, to jest cyfrówka, odwracany ekran i to wystarczy. Jeżeli ktoś z takiego sprzętu nie potrafi nagrać czegoś dobrego, to po prostu jeszcze nie potrafi nagrywać. Jakby tu nie sprzęt jest problemem, nie? Tylko jakby skill, który po prostu trzeba dopracować. To prawda. Tak samo jest ze zdjęciami jedzenia. Wiele osób się dziwi, że w sumie, dobra, moje zdjęcia nie są też jakieś ekstra, że ja robię wszystkie zdjęcia telefonem i moje e-booki też są zrobione telefonem, ale też bardzo długo myślałam, że no, nie powinnam robić zdjęć, bo nie mam aparatu, nie mam wystarczająco dobrego sprzętu, a jak czytałam cokolwiek u fotografów, jak się nauczyć robić lepsze zdjęcia jedzenia, to wszyscy pisali, rób więcej zdjęć jedzenia. Dokładnie. Mówię, no co wy gadacie? I rzeczywiście zrobiłam bardzo duży progres i wszystko na telefonie, bo później rzeczywiście, jeżeli dodasz sprzęt i masz skilla w używaniu tego sprzętu, to masz super efekt, jakby możesz naprawdę super efekty osiągnąć, ale jeżeli nie umiesz ułożyć jedzenia na talerzu, nie masz podstaw kompozycji, nie wiesz, jak zrobić warstwy na zdjęciu, no to żaden sprzęt nie pomoże. W sumie to nawet jeszcze pewnie zaszkodzi, bo to nie wiadomo, jak tego użyć w ogóle, co nie, tych przycisków. Dokładnie. A tak nawiążę do tego, co wspomniałeś wcześniej, że dzisiaj mamy takie czasy, że właśnie mamy dostęp do wielu osób,
nie zdają sobie z tego sprawy, czy właśnie, czy to w formie podcastów, czy audiobooków, czy e-booków, czy książek, czy filmów, czegokolwiek. I właśnie chciałem do tego nawiązać, dlatego że ja też kiedyś właśnie to powiedziałem, że książki do rozwoju osobistego nie mają tylko za zadanie, żeby ktoś się rozwijał osobiście, tylko właśnie to, żeby ktoś przez chociaż te pół godziny w ciągu dnia miał właśnie taki pozytywny vibe, że on czyta, nie wiem, jakąś historię komu się udało, a no nie miał łatwo i jakby samo to, że się, no, że to jest tak jakby się z kimś spotkać, że spotykasz się z kimś i już jesteś pozytywnie nastrojona, bo to jest pozytywna osoba. I właśnie ja też takie mam podejście do książek z rozwoju osobistego, że nawet jak będę czytał, nie wiem, setny raz to samo, to dalej nie chodzi o informację samą w sobie, tylko to, że ja się lepiej poczuję przez to, że właśnie będę miał trochę więcej pozytywnych informacji wokół siebie. I myślę, że się z tym zgodzisz i masz podobne zdanie. Totalnie. W ogóle uważam, że jakby to, czym my się otaczamy, ma bardzo duże znaczenie. To, z jakimi osobami my się spotykamy, ma ogromne znaczenie na to, kim my się stajemy, bo gdzieś tam jesteśmy wypadkową tych wszystkich osób i tego, jakie mają poglądy, ale musimy też pamiętać, że nawet jeżeli w naszym otoczeniu nie ma żadnego przedsiębiorcy albo nie ma takiej osoby, która działa na własną rękę i żyje na własnych zasadach, no to mamy internet i może to nie jest właśnie rzeczywiście rozmowa i ktoś nam może nie doradzić, bo na przykład słuchamy tego podcastu, ale dzięki takim historiom wierzymy, że to się może udać. Właśnie ja nagrywam ostatnio podcast z Mirkiem Burnejko, który jest super ziomkiem i on zaczął tworzyć swoją firmę gdzieś dopiero po 30. Dlaczego tak późno? I on mi powiedział, że on mi zazdrości, że ja robię takie rzeczy w moim wieku, bo ja mam 24 lata, a on jest 10 lat starszy. No i on powiedział, że wtedy, kiedy on jakby dorastał, no to nie było jakby takich opcji. On nie mógł posłuchać takich podcastów. Dla niego jakby przyszłość to było, wiesz, pójście na studia, znalezienie jakiejś tam pracy. Kontakty. I jakby to tak, tak. I jakby i tyle. Dopiero gdzieś koło 30 trafił na książkę 4-godzinny tydzień pracy, trafił na podcast Mała Wielka Firma, więc ja się bardzo cieszę, że my w dzisiejszych czasach mamy takie możliwości, że możemy słuchać po prostu wiedzy z całego świata i po angielsku. Jeżeli znamy angielski, to w ogóle mamy dostęp do takich osób, które robią takie zajebiste rzeczy. Tylko trzeba z tego skorzystać i mieć też takie przekonanie, nie że ojeju, temu to się udało, ale on miał szczęście pewnie, tylko bardziej, kurczę, jak on to zrobił, że do tego dotarł, jakie ja kroki mam wykonać, żeby też do tego dojść. Tylko trzeba mieć takie podejście, właśnie dlaczego nie ja? Nie takie, wiesz, że o, ja nie mogę tego mieć, tylko jak ja mogę to zrobić, jak ja mogę dojść do tego miejsca. Przypomina mi się rozmowa z moją mamą właśnie, której mówiłem tam historię kogoś tam i ona mi na to odpowiedziała, że to są jednostki, że im się udało. Ja miałem takie z tyłu, no a w sumie to kurwa czego mi brakuje, nie? Jakby takie, gdzie jest problem? No ale mamo, mi też się udało, nie? No teraz już mogę tak powiedzieć, że mama, I made it, nie? Ale no nie, to jest mega spoko, że właśnie na tyle mamy otwarte, no mamy dostęp do wszystkiego. Wszystko się można nauczyć w internecie. Chciałem się nauczyć, nie wiem, jakichś podstaw z Photoshopa, wpisałem na YouTube Photoshop tutorial i mam nagle 20 godzin materiałów, które równie dobrze mógłbym kupić szkolenie za 2000 i pewnie miałbym podobną informację. No ja kupiłam kurs, jak montować filmy, ale dlatego, że nie wiem, nie chciało mi się szukać tego w internecie i stwierdziłam, że lepiej jak zrobię kurs, ale no przynajmniej kupiłam, zmotywowało mnie to do nagrywania, bo jak tylko go kupiłam i przerobiłam, to zaczęłam nagrywać filmy. Więc dokładnie, ale to co teraz powiedziałaś, to ja zawsze właśnie mówię, że albo się ma czas, albo się ma pieniądze. Że jeżeli właśnie ktoś nie ma pieniędzy, no to musi poświęcić ileś czasu, żeby przewertować te materiały. Jeżeli ktoś nie ma czasu, a ma pieniądze, no to właśnie kupuje szkolenie czy cokolwiek i ma wszystko podane na tacy. To prawda. Bardzo dużo czasu uczyłam się za darmo albo z książek, a książki, nie oszukujmy się, co to jest 30 zł zapłacić za książkę.
więc dużo uczyłam się z podcastów i książek. No a teraz, jeżeli mam taką możliwość, to chętnie zapłacę za kurs, bo wiem, że ktoś, kto jest bardziej doświadczony, przeprowadzi mnie z miejsca A do miejsca B i za rękę. Dokładnie. No i też wydaje mi się, że no już jako przedsiębiorca mamy coś takiego, że wiesz, to jest takie przybicie piątki, nie? Że dobra robota, że w sumie dla ciebie te, nie wiem, te 200 czy 300 to jest takie, no, no okej. No to jest też wsparcie, że się kogoś zna. Bo ja na przykład, nie wiem, jak jakiś tam mój znajomy, znajoma czy cokolwiek wypuszcza jakiś produkt, no to strasznie mnie irytuje, jak mówię, że w sensie kupuje na przykład i on, o, to zwrócę ci kasę i tak dalej. No takie... No nie, ja też chętnie, właśnie mówię tak, ale chętnie kupię. No ja właśnie kurs kupiłam od Karola Wernera, z którym się znam, który był w moim podcaście, bardzo go lubię i byłam pierwszą klientką, więc miałam taką ogromną radość w tym, że mogę komuś zapłacić, bo wiem, że ja bym chciała tego samego, że ja poświęcam czas na stworzenie e-booka czy kursu i mam takich przyjaciół, którzy kupują moje e-booki. Część osób chce, żeby im wysłać, a część osób kupuje i to jest super miłe i to jest naprawdę fajne. No to jest zajebiste. Teraz ciężkie pytanie ci zadam. Znaczy mi się tak wydaje, bo sam na to pytanie odpowiedzi długo szukałem. Jakie jest twoje dlaczego? W sensie dlaczego w ogóle jakby to zaczęłaś robić i co cię napędza, jakby co jest powodem, że dalej to robisz? No bo to, no wiesz, co mi chodzi, że jakby no robisz od lat już to samo jednak, mimo że coś innego, to jednak to samo. I jaki jest taki główny powód? Tu mam, widzę, filozofię Simona Sineka, Start with Why. Nie czytałam tej książki, ale oglądałam tego TED-talka i oczywiście, że się zastanawiałam wielokrotnie nad tym i jakby są dwie odpowiedzi na to, dlaczego ja to robię. Z jednej strony to jest bardzo egoistyczna rzecz, czyli chcę mieć pracę, która jest zdalna, która mi daje satysfakcjonujące pieniądze i która nie sprawia, że nie sprzedaje mojego czasu, czyli mogę coś zrobić raz i to później jakby procentuje, więc mieć taki dochód pasywny, więc to jest taka bardzo egoistyczna część mojego dlaczego. A drugie to jest to, że ja też się chcę czuć potrzebna i czuję taki dług wdzięczności wobec tych osób, od których ja się dużo nauczyłam. Czyli ja się nauczyłam bardzo dużo na temat prowadzenia firmy, budowania pewności siebie i tak dalej z internetu od wielu osób, od osób, które nie wiedzą pewnie nawet o moim istnieniu. A ja bym chciała uczyć dziewczyny, że nie trzeba spełniać czyichś oczekiwań, nie trzeba żyć według, kurde, jakichś norm, które ktoś kiedyś wymyślił i próbuje nas teraz wtłoczyć w te ramy i że warto jest myśleć o sobie jako o, nie wiem, nawet niewystarczająco dobrej, jako o zajebistej jednostce, która może robić co chce, żyć według własnych zasad. Chcę uczyć dziewczyny, jak w ogóle zmienić relacje ze sobą, zmienić relacje z jedzeniem, bo jak ja zmieniłam relacje z jedzeniem i ze sobą, to nagle zaczęłam się skupiać na rzeczach, które są dla mnie ważne, które mnie rozwijają, na spełnianiu marzeń, na, nie wiem, budowaniu fajnej firmy. No a to jedzenie w ogóle zeszło na dalszy plan. Ale dopóki my się na tym tak bardzo skupiamy, że wygląd jest ważny, że nasza sylwetka jest ważna, że w ogóle muszę spełnić czyjeś oczekiwania czy kanony piękna, to my nie możemy zająć się rozwojem siebie. A widzę, jaki jest ogromny kontrast pomiędzy życiem, kiedy nienawidzisz siebie i swojego ciała, a kiedy jesteś super pewna siebie i uważasz, że jesteś zajebista, nawet jak, nie wiem, nie masz tego makijażu, którego ktoś tam od ciebie wymaga, czy, nie wiem, nie ubierasz się w trendach i tak dalej. Więc fajnie jest mieć to w nosie. Więc z jednej strony moim why jest przekazywać tę wiedzę i moje doświadczenie, a z drugiej strony moim why jest takie życie na własnych zasadach, jakie teraz prowadzę i za co jestem super wdzięczna. Mega, mega. I mega fajnie, że właśnie jako pierwszy punkt dałaś tą egoistyczną stronę tego, bo wiele osób
boi się o tym mówić i robić z siebie takich trochę męczenników i tak jakby oni to w ogóle za darmo, charytatywnie wszystko robili i no po prostu no trochę są zakłamani, no bo jakby bądźmy, nie oszukujmy się, że jakby ktoś coś chciał robić charytatywnie, to by nie brał za to po prostu pieniędzy. A jeżeli ktoś bierze za to kasę, no to jakby należy mu się ta kasa i nie ma w tym nic złego, żeby o tym mówić. Wiesz, to pisanie bloga nawet na samym początku i teraz robienie tego kanału na YouTubie, mówię, że no ja nie mam z tego kasy. No tak, w tym momencie i tak, może nigdy nie będę mieć z tego pieniędzy, ale wiem, że to jest jakby inwestycja, egoistyczna inwestycja w moją przyszłość, bo do im większej grupy osób docieram, im większej ilości osób mogę pomóc, tym teoretycznie mogę mieć lepszą przyszłość pod tytułem mogę zarabiać większe pieniądze, co też jest jakby dużym problemem w tym kraju, że nie można powiedzieć, że hej, chciałabym być bogata, no, ale jak będę bogata, to będę mogła wybudować sobie zajebiste studio nagraniowe, będę mogła na przykład, nie wiem, zapraszać zajebistych gości i robić zajebiste podcasty, za które nie będę brała żadnych pieniędzy, bo to jest coś, co bym chciała robić, ale do tego trzeba mieć czas i pieniądze. Ja się nie wstydzę tego, że chciałabym dobrze zarabiać. Kto by nie chciał? Dokładnie. No ja już od no tam nie wiem, z 2 czy 3 lata temu pierwszy raz powiedziałem, że moim celem to jest być milionerem do 30. Jakby jeszcze tego nie wstydzę, nie ukrywam ile tego masz lat? I 27. Masz jeszcze 3 lata. No, spokojnie. A ja wiesz, że też mam taki cel. Ostatnio to powiedziałam właśnie moim wspólniczkom, teraz mam 25 lat, ale powiedziałam, że chciałabym być milionerką przed 30. Wiesz, nawet już nie chodzi o tą kasę i jakieś drogie tak, rzeczy, nie, to jest taka, cel sam w sobie, po prostu, że tak, whatever. No nie, no ja widzę jakby, że no nie prowadzisz takiego wystawnego życia, więc jakby te pieniądze tak naprawdę są właśnie do inwestycji i nie na podróże i na takie pierdoły, a większość zostaje tak naprawdę na koncie. No i u mnie jest tak... Powiedzmy, a jednak jakieś... w mieszkania ten w Barcelonie, ale wiesz co, właśnie a propos tego bycia milionerem, to myślę, że kluczowe jest uświadomienie sobie jakby jaki jest sens naszego życia, bo jeżeli nam się wydaje, że pieniądze dadzą nam szczęście, to no się możemy bardzo, bardzo pomylić. No nie. I dopiero w momencie, kiedy my mamy jakieś tam swoje cele, to czy my mamy więcej, czy mniej pieniędzy, to już naprawdę nie ma znaczenia, no, bo szczęście jest w sumie to samo. Jak ktoś spełnia podstawowe zapotrzebowanie, że tak powiem, według piramidy Maslowa, to już więcej pieniędzy mu tego szczęścia nie da, no bo to wiadomo, że jak ktoś nie ma dachu nad głową, no to te pieniądze, żeby miał, no to jednak dadzą mu szczęście, ale tam nie wiem, czy na MIT, czy na jakiejś innej uczelni właśnie obliczyli, że ktoś zarabia więcej niż 50 tysięcy rocznie, to już jakby się kończy szczęście, nie? Szczęście tak, jest ja nie warte 50 tysięcy. Ja nie pamiętam, jaka tam była właśnie kwota dokładnie, ale coś słyszałam o tym, że jak już tam masz, nie wiem, 20-30 tysięcy złotych miesięcznie, to już w ogóle ci nie robi. I ja jestem w stanie powiedzieć, że tak jest. Rzeczywiście, no, jak masz już te pieniądze, tak, to ci to nie, dokładnie, nie sprawia, że jesteś bardziej szczęśliwa z każdym tysiącem. To nie ma żadnego znaczenia. Ja mogę to samo powiedzieć, że od 2 lat jakby zarabiam więcej, ale nijak to nie ma na mnie wpływu. Czasami właśnie nawet więcej stresu i więcej problemów jest z tym związanych niż szczęścia, więc no nie. Ale to prawda. Usłyszałam ostatnio coś takiego, że jak nie masz pieniędzy, to jest problem i się martwisz, ale jak masz duże pieniądze, to jest jeszcze większy problem i jeszcze bardziej się martwisz, bo się zastanawiasz, jakby to zoptymalizować podatkowo, żeby za dużo nie oddać, tak, co zrobić z tymi pieniędzmi, w co je zainwestować, żeby one nie leżały na koncie, bo przecież tracą wartość i się człowiek stresuje tym bez sensu, zamiast się cieszyć, że ZUS trzeba płacić, że na VAT trzeba wejść, no... No. To są problemy pierwszego świata. Mam takie pytanie, czy właśnie w nawiązaniu do tego podcastu, co ja nagrałem, czy jako kobieta stricte już miałaś jakieś problemy, utrudnienia albo jakieś wątpliwości jako przedsiębiorczynia i w ogóle jakby w tym, co robisz? Czy jakby sama płeć miała wpływ na cokolwiek? To jest trudne pytanie. Nie przychodzi mi do głowy jakby nic, co rzeczywiście mi się jakby przydarzyło, bo wydaje mi się też, że ja szybko
Poznałam właśnie Olę Budzyńską, która bardzo fajnie uczy biznesu online kobiety. I przez chwilę nawet nie miałam takiej wątpliwości, że ja nie powinnam tego robić. Plus ja mam bardzo wspierających przyjaciół, którzy nigdy nie wątpili w to, co robię. Moi rodzice się też nigdy nie wtrącali za bardzo w to, co robię. Jak powiedziałam tylko mamie, że chcę założyć firmę i że zakładam firmę tam w przyszłym miesiącu, to na Boże, a czy ty nie potrzebujesz jakichś pieniędzy, jakiś wkład w to? Ja mówię, mamo, ja mam komputer i telefon, jakby potrzebuję tylko ZUS zapłacić. I szybki internet. No, ale jakby ktoś ma, wiesz, inne pojęcie na temat tego, ale na szczęście nie. U mnie w rodzinie nie było przedsiębiorców, ale nie miałam. Wiesz co, chciałabym opowiedzieć tutaj jakąś tkliwą historię o tym, ale wiem, że i znam tę historię od wielu dziewczyn. Jak ja nagrywam, staram się nagrywać jakieś wspierające podcasty, to dziewczyny piszą, że kurczę, że one są w jakimś ograniczającym, toksycznym związku, że mają jakąś trudną sytuację, że rodzice na coś nie pozwalają i tak dalej, więc domyślam się, że kobietom musi być trudniej, ale ja od zawsze byłam taką osobą, która robiła po swojemu i musiała postawić na swoim, więc mnie nic takiego w sumie nie spotkało, ale wiem, że no, w naszym kraju jest ciężko pod tym względem, że właśnie kobiety mają swoją rolę w społeczeństwie, powinnyśmy prać, sprzątać, gotować, własna firma, w ogóle dziecko, weź męża sobie znajdź. No i to jest trochę przykre, bo właśnie ja nagrywałam ostatnio Q&A i dużo bardzo pytań było, ale też jakby sama prosiłam o jakby pytania, o które ludzie bali się mnie zapytać. A czy nie boisz się, że będziesz samotna? A czy w ogóle, czy masz faceta? Dlaczego nie masz faceta? Wszystkie pytania dotyczyły tego, 30%. Ale jakby ja się nie obraziłam o to, że ludzie się mnie o to pytają, tylko wiedziałam, że te pytania są od kobiet, które dostają ciągle takie pytania, że kiedy wyjdziesz za mąż, kiedy będziesz miała dziecko, dlaczego się szlajasz po świecie zamiast zająć się właśnie budowaniem jakiejś rodziny. Ja nie mam za złe tego tym dziewczynom, że o to pytały, tylko społeczeństwu, że jakoś tak wpycha nas w te ramy, a ja chcę przełamywać to tabu i mówić, że mam 25 lat i nie w głowie mi jeszcze budowanie rodziny i nie wiem, czy w ogóle mam je w głowie. Ale mam do tego prawo. Ktoś ma prawo do tego, żeby być matką i dla mnie to jest ekstra, bo każdy z nas jest inny i może robić inne rzeczy, ale niech też mi nikt nie wmawia, jak ja mam żyć. I to jest spoko. Więc no ja na szczęście nie miałam z tym problemu, ale też wiem, że mam dosyć silny charakter i często miałam w nosie to, co ktoś myśli. No właśnie też jakby mnie to boli i ja też dlatego też zaprosiłem Ciebie i też dlatego sam trochę powiedzmy więcej kontentu chcę zrobić dla kobiet, żeby pokazać to z perspektywy mężczyzny, no że, bo to jakby wiesz, no inaczej kobieta kobiecie, inaczej mężczyzna kobiecie. I właśnie też chcę pokazać, że jakby, że to jest fajne. Że jeżeli kobieta jest niezależna, jeżeli sobie sama radzi, sama na siebie zarabia, spełnia się, jest szczęśliwa, to jest mega, no to jest sexy po prostu jakby i to jest no, fajne. Powiem ci, że nie każdy facet tak myśli. Ja wiem, ale właśnie też dlatego o tym mówię, żeby wiedział, że są te faceci, którzy też tak uważają, a nie, że tylko wiesz, pranie, sprzątanie, zrób mi obiad i nie wiem, i dzieckiem się zajmij. Teraz tak sobie myślę, że jakby jedyne takie przykre rzeczy, które mnie spotkały, to właśnie były ze strony jakby facetów, z którymi się spotykałam, bo na przykład po premierze jednego z e-booków spotykałam się z jednym facetem, nie mówiłam tego nigdzie, nigdy, więc dostajesz w ogóle informacje z pierwszej ręki. Będzie clickbait. Tak. No tak, masz rację. Nigdy tego nie powiedziałam, więc mówię to po raz pierwszy. Spotykałam się właśnie z jednym gościem i on był taki super wspierający. Wow, ekstra fajnie, że wydajesz tego e-booka i w ogóle. I bardzo jarało go to, co robię. Ale on miał zwykłą pracę. Jakby chodził codziennie do pracy. I jako pierwszy w ogóle kupił tego mojego e-booka, ustawił sobie budzik, żeby tam, wiesz, żeby kupić go jako pierwszy i jakby dać mi ten gest wsparcia. Jak mu powiedziałam, bo on nie wiedział, ile tam tych e-booków może się sprzedać, jakby to nie były wielkie liczby, ale mu powiedziałam, że wow, pierwszego dnia sprzedało się 100 e-booków, co jest, nie wiem, równo 4000 zł.
chyba wtedy zarobiłam i on to przeliczył, ej, 40 zł za e-booka, 100 e-booków to 4000 zł. Czy ty właśnie zarobiłaś w jeden dzień tyle, co ja zarabiam w miesiąc? I ja myślę sobie, okej, czyli jakby to nie jest okej, że ja zarabiam 4000 w jeden dzień, tylko że pamiętaj o tym, że budowałam swoją markę przez kilka lat, no a właśnie. Tego e-booka robiłam 4 miesiące, więc wiesz, to nie jest tak, że ja to zrobiłam w jeden dzień. No a później było tylko gorzej, bo gdzieś tam słyszałam, że youtuberzy to tam mają kasę znikąd, że w ogóle zarabiają, wiesz, z dupy te pieniądze. No i no, jak widać, jestem sama, więc nasza znajomość się nie rozwinęła. O ile się dobrze dogadywaliśmy i jakby to był fajny facet, o tyle trudno było mu przejść to, że ja siedzę w domu i on właśnie pyta, a co dzisiaj robiłaś? A myślę sobie, gówno. Nic. Nie? Jakby nie był w stanie zrozumieć tego, że ja siedzę w chacie i pracuję tak, jak pracuję i mam z tego pieniądze, a on musi chodzić do pracy. Mhm. Jakby ja wiem, że to były jakieś tam jego przekonania i wiem, że na pewno nie każdy facet taki jest, ale miałam kilka takich jakby relacji, gdzie spotykałam się z kimś i ta praca komuś nie leżała, więc ja nawet nie chcę się teraz pakować w takie relacje, bo nie chcę mi się tego wysłuchiwać, że ja to tam nie pracuję, tylko sobie siedzę w domu i coś tam, wiesz, udaję. Także jak spotkam kogoś, kto to będzie rozumiał tak w pełni, a nie udawał, że rozumie, a tak naprawdę będzie sobie coś myślał o mnie, że jestem, nie wiem, bezdzietną lambadziarą, która siedzi w domu i robi jakieś, wiesz, e-booki, to może w to wejdę, ale póki co wolę być jednak sama. Bo to jest jedyna taka jakby przykra rzecz. I właśnie jak dziewczyny się mnie pytały, czy nie boję się samotności na starość, a ja mówię, okej, no nawet jeżeli bym miała teraz faceta czy męża, to jaką ja mam pewność, że na starość on dalej będzie? Dokładnie. Albo czy dalej będzie, to nawet nie chodzi o to, że on mnie zostawi, ale może ja go będę chciała zostawić, bo mnie będzie wkurzał, bo na przykład nie będzie czytał książek i nie będzie się rozwijał, co jest dla mnie turbo ważne. Albo nie wiem, będzie się źle odżywiał i umrze. No więc wiecie, dziewczyny, to, że wy macie teraz faceta, nie znaczy, że on jest na zawsze. No, no zwłaszcza, że jak się ma 25 lat, to nie oszukujmy się, no my jesteśmy gówniakami jeszcze. Tak, no, nic o życiu nie wiemy, szmeksy, no, nic. No, no ale tak jest. No, ja miałem w ogóle takie przeświadczenie jeszcze z rok temu, że po 30 to się życie kończy. Że wiesz, mam czas do 30 i potem to już jest po prostu, już mogę sobie nagrobek kupić i miejsce na cmentarzu, nie? A ty dopiero będziesz jacht kupował po 30. No, dokładnie, a ja dopiero w wieku 30 to będę zaczynał. To wszystko się zacznie, a do 40 to matko bosko. No, ale to jest fajna perspektywa, bo ja też myślałam, że 30 lat to już ten, to już tak można kopać grób, ale to kurde, to dopiero się będziemy się rozwijać, bo to dopiero będziemy milionerami wtedy. No właśnie, no bo jak ja pomyślę, że nie wiem, no 5 lat temu bym totalnie sobie nie wyobraził tego, co jest teraz, wiedzy jaką mam, książek, ile książek przeczytałem, a co będzie za 10. No to jakby było dwa razy tyle, to matko bosko. A wiem, że jakby z roku na rok to nie idzie liniowo, tylko to dosłownie ja potrafię teraz w rok zrobić coś, co kiedyś robiłem na przykład w 3. No to jest mega. Tak. I właśnie ja co roku robię sobie takie podsumowanie i kocham robić sobie te podsumowania i myślę sobie za każdym razem, kiedy podsumowuję wszystkie fajne rzeczy, które się wydarzyły i bardzo polecam to robić, bo nawet jeżeli uważacie, że nic fajnego nie wydarzyło się w jakimś roku, wypiszcie sobie miesiąc po miesiącu, spróbujcie, jak ktoś prowadzi jeszcze, jak prowadzę Instagrama, to totalnie jestem w stanie po prostu przewinąć feed, przejrzeć archiwum Instastory i dzień po dniu sprawdzić, co fajnego się wydarzyło w danym roku. I sprawdzić, jak się rozwinęliśmy, bo jakby jak tak patrzymy na siebie dzisiaj, to myślimy sobie, a no zawsze tacy byliśmy, ale to nieprawda. I co roku sobie powtarzam, że nie, no tego roku to już nic nie przebije. No i co roku sobie to powtarzam i to jest fajne, bo możemy się rozwijać i robić fajne rzeczy. Super to jest. Tak na koniec, bo na pewno cię to spotyka, nie uwierzysz, że nie, bo to każdy go spotyka, to jak radzić sobie z
prokrastynacją, z takim brakiem dyscypliny, że po prostu ci się nie chce, albo nie masz pomysłów, to czy dajesz sobie czas? Bo przygodowo ja sobie już jakby zobaczyłem, że lepiej, żebym odpuścił, na przykład na tydzień, na dwa, na miesiąc, obojętne ile mi tam było potrzeba, to że lepiej jak odpuszczę i po prostu wyrzucę to z głowy, niż jak się zmuszam i coś robię na siłę. Więc nie mam, u mnie na przykład rutyna się nie sprawdza. Ja bym nie mógł codziennie jakby mieć tak samo dnia zaplanowanego, bo jakbym nie miał na coś ochoty i bym się zmusił, żeby to zrobić, to mi to na przykład na dobre nie wychodzi. Mhm. To myślę, że moja odpowiedź się nie usatysfakcjonuje, ale ja nie prokrastynuję. Ale to wynika z moich talentów. Zrobiłam sobie taki test, który się nazywa testem Gallupa i w tym teście się okazało, że mam achievera, czyli osiąganie. Czyli jeżeli ja sobie założę jakiś cel, to zrobię wszystko, żeby go osiągnąć i mam też dyscyplinę i fokus w pierwszej dziesiątce, czyli wszystkie cele, nie dość, że mam jakby strategiczne myślenie, czyli jak ja sobie poustawiam te wszystkie rzeczy, to choćby nie wiem, co się stało, to ja je zrobię i chociażby nie wiem, jak bardzo mi się czasem jakby nie chciało zrobić filmu czy podcastu, ale bardziej jakby zrobię to i no tak mam i tyle. I nie potrzebuję tutaj jakiejś zewnętrznej motywacji, chyba że widzę, że naprawdę mi się czegoś nie chce robić, tak jak na przykład miałam z dietami indywidualnymi, odkładałam to na ostatnią chwilę, nigdy nie zawalałam terminów, ale zawsze to odkładałam i miałam z tym duży problem. I jeżeli widzę, że jest coś, czego mi się nie chce robić, no to wycinam po prostu, nie robię tego, bo dla mnie, jeżeli ja coś odkładam, to znak, że ja tego nie chcę robić i mi to nie służy i nie powinnam tego robić. Więc nie robię już współprac indywidualnych, nadal bardzo lubię robić podcasty, lubię robić filmy, więc nie muszę jakby się zmuszać, żeby to robić, ale ja z kolei kocham rutyny, bo to też jest właśnie w moim charakterze, że dużo rzeczy jest u mnie w życiu zmiennych, ale to jak wstaję i codziennie robię te same rzeczy jest takie samo, tylko ja też nie czepiam się tego tak na całe życie. Tylko to się też u mnie zmienia w zależności od czasu. Kiedyś miałam tak, że nie wiem, 5 razy w tygodniu wieczorem chodziłam na pole dance i jakby kończyłam pracę, był pole dance i to była taka moja rutyna. No ale teraz nie mogę już tam chodzić. Kiedyś miałam tak, że chodziłam zawsze rano na siłownię albo zawsze wieczorem na siłownię, więc dopasowywałam to do moich tam aktualnych możliwości, do tego, co mi tam akurat pasowało. Ale jak zauważałam, że nie chce mi się czegoś robić, odkładam to, to starałam się to zmienić, więc jeżeli ktoś odkłada chodzenie na siłownię, to niech idzie na taniec, niech spróbuje jogi, niech poszuka po prostu problemu, dlaczego to odkłada. Ja mam tylko problem z robieniem małych rzeczy. Też nie chwaliłam się tym, ale na przykład wiesz, przyjechałam za granicę, odkładałam założenie Revoluta przez 2 lata. Obiecywałam sobie, że założę Revoluta. No i przyjechałam i przez miesiąc płaciłam moją polską kartą. Nawet nie chcę wiedzieć, jak złe są przeliczniki, kiedy płacisz polską kartą, ale mi się nie chciało tego zrobić. I ostatnio dopiero stwierdziłam, że dobra, założę tego Revoluta i poproszę dziewczyny, żeby tam, jak będą jechały tutaj do Włoch się ze mną spotkać, to żeby mi przywiozły tą kartę. No ale okazało się, że ona idzie 2 tygodnie, ale jak założyłam ją i założenie trwało 3 minuty, to ja mam wirtualną kartę od razu w telefonie. I jakby ja straciłam dużo pieniędzy przez to, że mi się nie chciało wykonać tej małej akcji. Więc ja jestem najgorsza w takich rzeczach. Jeżeli mam zrobić taką mini rzecz, nie umiem tego zrobić. Napisać książkę i zaplanować cały proces wydawniczy i wysyłkę. Luz, spoko, bardzo chętnie, ale załóż kartę Revolut. Nie ma szans. Spoko, jakby... Czuję to, bo ja przez rok płaciłem za internet, z którego nie korzystałem. Bo mi się nie chciało jechać specjalnie do, wiesz, do jakiegoś oddziału, żeby tę całą papierkową robotę zrobić i tak dalej, co mi zajęło 20 minut, nie? I can feel you. Ja właśnie dlatego nie zamawiam na przykład ubrań przez internet, bo trzeba to później pewnie zwrócić. A pójście na pocztę albo do paczkomatu, wydrukowanie tej etykiety, o matko, wiesz, to jest tyle roboty. Więc jeżeli ktoś myśli, że wszystko mam ogarnięte, to nie. Na przykład sobie płacę kartą polską. Z tą prokrastynacją to teraz się zacząłem zastanawiać, jak powiedziałeś, w tych dietach. Czy to może nie jest tak, że
Znaczy, wiadomo, że na pewno jest tak, że jesteś sfokusowana na cel, jesteś zdyscyplinowana, ale to też wydaje mi się, że to jest po prostu po części to, że naprawdę tego chcesz, jakby i naprawdę cię to jara. Bo ja, jak to powiedziałaś, tak jakby widzę siebie, że ja powiedzmy kiedyś też miałem tak, że ja potrafiłem zarywać noce, w ogóle nie wiem, jakby. To, co robiłem, było dla mnie ważniejsze niż, nie wiem, jedzenie, spanie, czy jakieś inne potrzeby, tylko jakby zmieniała się ta hierarchia. A od, powiedzmy, nie wiem, 2 lat tak nie mam, ale też czuję, że mi po prostu mniej zależy. Że jakby to nie jest coś takiego, nie wiem, bez czego nie mogę oddychać i jakby co mi chodzi po głowie, tylko raczej mocno emocjonalnie się odciąłem od swoich celów. Tylko takie robię bardzo. Powiedzmy obiektywnie i tak podchodzę ze spokojną głową i z jednej strony mnie to denerwuje, bo właśnie nie mam czegoś takiego, że właśnie taki grinding, wiesz, 16 godzin dzień w dzień, ale z drugiej strony no raz, że odpoczywam i nie mam tak, że jestem zmęczony i też z drugiej strony jestem spokojniejszy. Z jednej strony mnie to denerwuje, a z drugiej jestem spokojniejszy. Tak, rozumiem to doskonale, ale widać, wiesz, zmienił ci się system wartości. Jeżeli ktoś chce cokolwiek zrobić w życiu albo cokolwiek zmienić, to ja zawsze zachęcam do tego, żeby zacząć od tego, żeby wypisać sobie, co jest w ogóle dla ciebie w życiu ważne. Bo jeżeli dla ciebie ważny jest wygląd, i to, jak duże masz mięśnie, to jasne, że będziesz na siłowni 10 razy w tygodniu. Jak ja byłam skupiona na tym, żeby mieć większy tyłek, bo miałam takie cele kiedyś, żeby mieć kratę na brzuchu, to ja wstawałam o 6 rano i szłam na siłownię. Teraz bym w życiu tego nie zrobiła, bo mam zupełnie inne cele. I też Dokładnie. jeżeli komuś nie wychodzi w diecie, nie wychodzi mu odchudzanie, to niech się zastanowi, dlaczego to robi, bo może, nie wiem, ktoś komuś powiedział, że wiesz co, jesteś gruba, powinnaś iść na siłownię. Albo nie wiem, komuś nie zależy na wyglądzie, ale zależy na zdrowiu, więc warto ze sobą pogadać i się zastanowić, kurczę, na czym ci zależy. Bo gdybym, nie wiem, nie chciałoby mi się robić tych filmów na YouTube, gdybym ja nie miała jakby tego celu, tej wizji i nie wiedziała, dlaczego to robię, to, że ja robię teraz te filmy, bardzo rezonuje z moją wartością, jaką jest wolność, bo dzięki temu, że je robię, to możliwe, że będę mogła dłużej utrzymać ten mój styl życia, który jest dla mnie kluczowy. Ale już nie mam spiny, że nie wiem, nie chodzę na siłownię, bo wygląd nie jest dla mnie już aż tak bardzo ważny. Nie muszę wstawać o 5 rano, żeby zrobić makijaż i zrobić fryzurę, bo to już mnie w ogóle nie interesuje. Więc zwłaszcza jak się odchudzamy, to warto poszukać tych innych rzeczy. I też łatwiej jest mi teraz jeść, bo wcześniej jedzenie kręciło się wokół wyglądu, tego czy nie przytyję, czy A teraz wyglądam wokół dobrze. zdrowia. Co jest w ogóle głupie? Tak, teraz kręci się to wokół zdrowia i zależy mi na tym, żeby być sprawną, żeby jak będę stara nie dostać Alzheimera od jedzenia tłuszczów trans nasyconych i całego tego syfu, żeby być jak najdłużej też sprawną mentalnie i fizycznie, bo jeżeli chcę zwiedzić cały świat, no to muszę być sprawna fizycznie. Więc jak zmieniają nam się wartości, to też łatwiej jest robić te rzeczy, tak mi się wydaje. Tylko trzeba wiedzieć, co jest dla nas ważne. Bo jeżeli na przykład nasze zdrowie nie jest dla nas ważne, no to trudno będzie odżywiać się zdrowo, jeżeli to nie stoi na naszej liście priorytetów. Tylko warto byłoby, żeby to stanęło na naszej liście priorytetów. Dokładnie, no czuję to właśnie z tą siłownią, że też kiedyś potrafiłem po 6-7 razy w tygodniu chodzić na siłownię po 2-3 godziny, jakby sama przyjemność to dla mnie była. A teraz, jeżeli mam wybór, nie wiem, dokończyć jakiś projekt, który mam w celu, w sensie do zrobienia, a pójść na siłownię, no to zdecydowanie na tej siłowni się nie pojawię. Tylko będę miał tydzień przerwy, nawet miesiąc przerwy miałem, bo po prostu byłem na czymś skupiony. Bo akurat w jednym czasie pisałem e-booka i pisałem magisterkę. To po prostu na siłowni mnie nie było przez ponad miesiąc, bo nawet nie miałem kiedy, a wieczorem już byłem tak zajechany psychicznie, że nic by mi to dobrego nie przyniosło. Wiesz, dobrze jest nie mieć wyrzutów sumienia z tego powodu i wiedzieć, dlaczego się świadomie coś wybiera. Wiedziałeś, że dobra, no wrócę na siłownię niedługo, jak ogarnę te swoje Dokładnie, projekty dokładnie. i to jest spoko. Tak na koniec już.
Taka jedna rada, jakbyś chciała dla wszystkich, czy nie chodzi, czy to kobieta, czy mężczyzna, czy odżywianie, czy cokolwiek, taka powiedzmy jedna życiowa rada, jaką byś chciała przekazać dla słuchaczy. Chyba bój się, ale rób. Niezależnie od tego, co to jest. Czy chcesz zmienić pracę, czy chcesz zacząć robić content do internetu, czy chcesz, nie wiem, przeprowadzić się do innego kraju, to wszystko jest straszne. Jakby ja, dla mnie podróżowanie też jest obciążające i jest straszne i dużo jest przy tym stresu, ale ja boję się, ale robię. Więc myślę, że to pasuje do wszystkiego, do jakiejkolwiek dziedziny życia, bo jeżeli chcemy się rozwinąć, to nie możemy robić ciągle tego samego i oczekiwać innych efektów. Jeżeli chcemy mieć lepsze efekty, to niestety musimy robić rzeczy, które pewnie będą strasznie, więc to jest moja rada dla dziewczyn i chłopaków. Mega. Powiedz jeszcze, gdzie cię można znaleźć, jeżeli masz jakiś, nie wiem, produkt, czy coś, co byś chciała zareklamować, coś nowego, to śmiało. Droga wola, po prostu masz swoje 5 minut, działaj. Najbardziej chyba zapraszam na mój YouTube, bo to jest moje teraz najważniejsze medium, na którym się najbardziej skupiam, i podcast. Jeśli lubicie dłuższe treści i filozofowanie, to wszędzie znajdziecie mnie pod nickiem Owsiana. I z produktów nie mam niestety nic nowego, ale mam 4 przepyszne e-booki z przepisami w moim sklepie i książkę, która ma fantastyczny tytuł i w ogóle uwielbiam ten tytuł. Dieta to nie wszystko, bo w tej książce napisałam o tym, jak ważne jest tworzenie odpowiedniego środowiska, jak ważne są nawyki, samodyscyplina i dopiero gdzieś tam na końcu dieta. Bo jeżeli my nie popracujemy nad poczuciem własnej wartości i nad nawykami, no to nawet jak będziemy mieli najpiękniejszy plan żywieniowy, no to go nie będziemy się trzymać. Także tak. Dieta to nie wszystko. Super. To dziękuję bardzo, że zgodziłaś się wystąpić. Mega przyjemne, no ponad godzina rozmowy nam wyszła, także mam nadzieję, że wszystkim się spodoba. Ja też odsyłam serdecznie do Justyny i widzimy się, słyszymy się w następnym odcinku. Dziękuję ci bardzo, naprawdę fajnie było z tobą pogadać i fajnie jest wiedzieć, że faceci myślą fajnie też o kobietach, że nie widzicie nas tylko w roli, wiesz, kucharek, sprzątaczek i tak dalej. To jest naprawdę super ekstra miłe, także dziękuję ci bardzo i dzięki za ciekawe pytania. Bo mówiłam ci, że cieszę się, że nie będziemy gadać o diecie i że pogadamy sobie o życiu. Także dziękuję ci bardzo za ciekawą rozmowę. Dziękuję bardzo.